Sezon fatalnie zaczął się dla drużyny NEK. W pierwszych 4 meczach nie udało się ani razu wygrać. Blisko przełamania byliśmy w 5. kolejce z Groningen, jednak i tym razem skończyło się na remisie 1-1. Jesteśmy niemal na samym dnie i atmosfera zaczyna robić się nerwowa. Nie tak miała wyglądać obrona mistrzostwa. Przed drużyną starcie w Pucharze Europejskich Mistrzów z Wisłą Kraków. Ten mecz musimy wygrać. Are you listening? Damn. Are you fucking kidding me? Niestety utknęliśmy w strefie marazmu. Kolejny remis, tym razem z ostatnią w tabeli Spartą Rotterdam. Wydawało się, że w meczu ze Sportingiem Lizbona drużyna złapała wiatr w żagle. Jednak na początku drugiej połowy fatalny błąd Babosa i już nie potrafiliśmy się podnieść. There are players in the middle. Firmly met. Goal! Mecz z Twente to jeszcze jedno 0-0, o którym nie warto wspominać. Jednak w spotkaniu z Willem II na boisko po kontuzji wrócił Andrzej Niedziela. I znów wszystko nabrało sensu. 2 gole Polaka i wygrywamy 2-1. Pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. Seria meczów bez wygranej stanęła na 8. Niestety w meczu z Heraklesem zaczęła się kolejna, znów 0-0. Na szczęście z Rodą udowodniliśmy, że forma idzie w górę. Świetna gra i wysokie zwycięstwo aż 5-0. Następny mecz to być albo nie być w pucharach. Yeah.